Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. Nie ścinaj łuczków. Nie pamiętaj, żeby zawsze na prostych kołach wyjeżdżać, bo jak będziemy ścinać, to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że jak będzie ciągła, gruba linia, to wtedy na nią najedziemy, nie? A pamiętasz, że tego zrobić po prostu nie możemy. Nie najeżdżamy, nie przejeżdżamy przez linie ciągłe, podwójne, ciągłe. Czy tutaj pieszy by miał pierwszeństwo, jakby przechodził? Tak. Tak, bo przy skręcie w lewo czy w prawo na skrzyżowaniu pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Strzałka w sygnalizatorze wyznacza kierunek jazdy i oznacza również bezkolizyjność. Czyli nie przepuszczamy nikogo, jedziemy jako pierwsi, wszyscy pojazdy, piesi, wszyscy będą mieć czerwone. Tylko ty masz zielone tutaj. Mhm. Jedziemy zgodnie ze strzałką. Czyli strzałka, w którą stronę świeci? W lewo. Czyli tylko można skręcić w lewo. Nie można co zrobić? Jechać prosto, skręcić w prawo. I zawracać. Tak. I już trójeczka, jasne. Jedynka do ruszania, dwójka do rozpędzenia, trójka, czwórka, piątka do jazdy. Do ilu tu możemy jechać? Do 30? Nie, do 50. Do 30 nie było znaku, nie było strefy, aha, zamieszkania, nie było ograniczenia, czyli tu jest do 50, tylko tyle, że takie są dziury. I zawsze pamiętaj, że na tych te równorzędne to są takie małe skrzyżowania, nie? Zobacz, one występują właśnie na osiedlach między blokami. Są zaparkowane pojazdy. I w lewo skręcimy. Uwaga na tą panią. Dobra. Kogo teraz przepuszczasz? Osoby z naprzeciwko. Dobra. Z prawej jest strefa, nie? Z lewej jest strefa, tak jest. Czyli my tylko z naprzeciwka. No i jak jest o tych mowa, o tych skrzyżowankach równorzędnych, to najlepiej to, wiesz co, zatrzymać się, wychylić łebek i dopiero ruszyć, nie? I teraz zobacz to różnicę w lewym lusterku i w środkowym. W którym auto jest bliżej? Tym bocznym. Znaczy bliżej jest tutaj, dalej bardziej się... No, właśnie widzisz? Bocznym. Dlatego to lusterko jest ważne, nie? Ja bardzo dużo korzystam z tego lusterka. I tutaj uważaj, bo już pieszy wcisnął, bo to jest sygnalizacja wciskana przez pieszego, żeby nie nastąpiła zmiana, nie? Ten samochód jest wyposażony w system start-stop. Jak on ci gaśnie, to nie jest żaden błąd, tak? Jak sobie tam byś wcisnął ten guzik atak i wciśnij nad światłami. Nad światłami? Nad światłami wciśnij A. No. I ten system teraz start-stop jest wyłączony. I to zależy od ciebie, czy chcesz z niego korzystać, czy nie chcesz, możesz sobie go włączyć, możesz go wyłączyć, żeby ci nie rozpraszał. Bo mnie osobiście on rozprasza, wiesz? To nie robisz. Ciebie też, nie? Tak. No, dlatego ten system start-stop można sobie wyłączyć. Zawrócimy przy użyciu biegu wstecznego, wykorzystując ten wjazd po lewej stronie. O, tak sobie tutaj nie zagnę. Trochę tak delikatniej przy hamowaniu. Ale bardzo ważną rzeczą, nie upewniliśmy się podczas ruszania. Każde zatrzymanie jest włączaniem się do ruchu. Tak musimy obejrzeć się i popatrzeć w lustereczka. O, i teraz dobrze było. Teraz upewnienie było właśnie. Te lusterka to jest każde zatrzymanie jest włączaniem się do ruchu. Tu jeszcze nieraz tych rowerzysta lubi z prawej strony jeszcze. Tak. A teraz ile możemy jechać? Nadal 40. Nadal? Był znak? Na pewno? Jak tam mieliśmy 40, dojechaliśmy do skrzyżowania, do tego naszego ronda, to nam odwołało skrzyżowanie, prawda? Zawróciliśmy, to nie było ponowionego, prawda? Ograniczenia, czyli już możemy teraz jechać 50 i teraz zobacz, są zaparkowane pojazdy, uwaga, żeby z prawej główka upewnij się i dopiero, tak jest, i skręcimy w lewo. I patrz, jak te ścieżki, te przyjazdy dla rowerzystów pokonujesz, to trzeba to głowę trochę tak wysunąć do przodu, nie? Bo ten rowerzysta wjeżdża z prędkością znacznie większą niż pierwszy, nie? No wiadomo, tak? Dlatego tutaj musisz mieć na uwadze tego rowerzystę, bo oni nie patrzą, nie? A jeszcze nawet przepisy regulują pierwszeństwo rowerzyście, nie? Gdy wjeżdża z drogi dla rowerów na przejazd dla rowerzystów, nie? I bardzo zobacz, robisz taki jeden tutaj myk, który mi się nie podoba, dwójkę. Że od razu wciskasz sprzęgło. Najpierw sobie zwolnij,
zerknij w lewo. Jeszcze raz. I śmiało. Dariusz, sobie przyhamuj. Dopiero sprzęgło. Nie zaczynaj tych zadań od sprzęgła. Bo sprzęgło ma taki jeszcze motyw, że no ci przyspiesza, z autu przyspiesza, nie? A zobacz, jedziesz teraz, załóżmy, przyspiesz sobie do 50, tak? Gaz, czyli zgodnie z przepisami. Dawaj, gaz. Dawaj, dawaj, dawaj. I teraz ktoś, załóżmy, ci wybiegnie. Wciśnij samo sprzęgło tylko. Zwolnił? Nie. No właśnie. A wciśnij hamulec sam. Mocniej. Puść. Widzisz? I dwójeczka. Czy tam trójeczka. Sprzęgło w końcowej fazie. Nie od sprzęgła, bo właśnie to jest takie, później widzisz, jedziesz, jedziesz, niby chcesz zwolnić, wciskasz sprzęgło, on ci jeszcze przyspieszy. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat.